Thank you very much, Dr. Świtalska, for that kind introduction. I also extend my warm thanks to the Pilecki Institute for the invitation to talk about Larry Wolff's book, Inventing Eastern Europe, which has recently been published in Polish translation by the International Center of Culture in Krakow in the series Biblioteka Europy Środka, literally the Library of the Europe of the Center. It is a most handsome edition, a good deal more luxurious than the 1994 original. The appetizing foreword by Jacek Puchla, the series editor, testifies to the continuing relevance for Polish readers of the recurring question of whether they belong to Eastern, Western, or Central Europe. Larry Wolff is professor of history at New York University and co-director of its campus in Florence. Firenze, evoked in fact by the landscape behind Dr. Świtalska, it is a name synonymous with some of the greatest glories of Western civilization. Born in 1957, since gaining his bachelor's degree from Harvard and his doctorate from Stanford, Wolff has written 9 single-authored books. He has also published many articles and chapters, including as a music and opera critic. He is at least as much at home in the columns of the New York Review of Books or the Times Literary Supplement as in those of reputed academic journals such as the Slavic Review or the American Historical Review. Wolff's unusually wide and deep erudition in the liberal arts is evident in the literary and operatic references, sources, and digressions that provoke the curiosity of the numerous and varied readers of his works of academic history. It is also reflected in the subtle and textured elegance of his prose, in particular in the sparkling vignettes which abound throughout his writing. This broad grounding in the humanities also gives him his ethical compass, expressed in a willingness to engage with disturbing subjects. Larry Wolff's last 7 books are, in chronological order, Child Abuse in Freud's Vienna, Postcards from the Edge of the World, 1995, Venice and the Slavs, The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment, 2002, The Idea of Galicia, History and Fantasy in Habsburg Political Culture, 2010, Paulina's Innocence, Child Abuse in Casanova's Venice, 2012, The Singing Turk, Ottoman Power and Operatic Emotions on the European Stage from the Siege of Vienna to the Age of Napoleon, 2016, Disunion Within the Union, The Uniate Church and the Partitions of Poland, 2019, and his latest work, Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe, 2020. The chronological range of his oeuvre from the late 17th century to the early 20th century is as impressive as its geographical spread. And that means an enviable command, or at least a good reading knowledge, of many languages. Running through them all, however, is the question of perception. Usually these are perceptions of a less familiar environment by people from an environment that is more familiar, to the author at any rate. Given the extent of Wolff's erudition, the depth of his immersion in several literary canons, we can say that they explore perceptions from people from his own cultural environment. With the exception of Disunion Within the Union, all but one of these works are, to a greater or lesser degree, about how West sees East. This is the viewpoint of the New Yorker abroad, if I may adapt Jacek Puchla's characterization. I've recently been reading, for review, Wolff's excellent, much briefer book, Disunion Within the Union. This advances and develops the research conducted in the 1980s for his very first book.
Although I have only met Larry Wolf once, a pleasant conversation after an elegant lecture he delivered at UCL about 10 years ago, I first encountered his work more than 3 decades ago, as I began my own research on King Stanisław August Poniatowski. I avidly read the published version of Wolf's doctoral thesis, The Vatican and Poland in the Age of the Partitions, Diplomatic and Cultural Encounters at the Warsaw Nunciature, published in the series Bolder East European Monographs in 1988. It was not a typical work of diplomatic history. I was inclined to be critical of the rather superficial understanding of the political history of the Commonwealth in the period, due to the author's limited command of the Polish historiography. The history of these diplomatic relations, at least for the nunciature of Giovanni Archetti, 1776 to 84, is now being written anew by Father Paweł Zając, when he is not kept busy as provincial of the Oblate congregation in Poland. I have written about Nuncio Ferdinando Saluzzo's role at the 4 years' Sejm at far greater length, although not necessarily with deeper insight, than Wolf did in the rather sketchy final chapter of The Vatican and Poland. On the other hand, Wolf's first book has retained its value as a fine example of what is sometimes called the new cultural history of diplomacy. The author explains how 4 Italian archbishops attempted to come to terms with the manners, customs, values, and above all, climate of this icy country, facing complex and varied political obstacles which they struggled to fathom. They were inclined to blame the immoderate spirit of novelty, the fanaticism for tolerance, the venom of modern philosophy, and the wisdom of the present century, and similar heads of the hydra we usually call the Enlightenment. At the same time, Wolf shows how his nuncios considered themselves civilized and cultured southerners amidst the demi-barbarians of the snowy and icy north. Already, the author was fascinated by the significance of perceptions of civilizational superiority and inferiority graded according to familiarity and alterity. In the introduction to his second, and perhaps still his most famous book, Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, first published by Stanford University Press in 1994, and here it is in the first paperback edition, Larry Wolf revealed that he had first conceived the project while researching in what was then still called the Vatican Secret Archive. He had been particularly struck by the distinction between the more cultivated nations and those nations becoming cultivated at a later date, made by Nuncio Archetti. The context was the archbishop's justifying to his superiors in Rome the kiss he was to plant on the hand of Catherine II, Empress of Russia. Archetti claimed particular understanding through his service in Poland of these northern countries. Wolf commented, all that was lacking was the word civilization and the reorientation that would recognize northern countries as eastern countries. The author set himself the task of showing that it was during the 18th century, and especially in the works of its most famous writers, the philosophes of the French Enlightenment, that the map of civilization was reoriented. It would henceforth slope downwards, not from south to north, as in the Renaissance mindset, but from west to east. Did he succeed in his task? We'll come back to that. Wolf's first premise, understandably enough, in the aftermath of the collapse of the Soviet Empire, was that the presumed civilizational gradient of the present was from the West to the East. Not by accident, he opened his book with Winston Churchill's Iron Curtain speech of 1946. Since those heady times in the early 1990s, much has changed in Europe and in the world. Just over a decade ago, following the financial crisis, it was not only the Netherlands and Germany, but it was also the Baltic Tigers, Estonia, Latvia, and Lithuania that lectured Club Med, Greece, Italy, Spain, and Portugal about fiscal discipline. This suggested that, mutatis mutandis,
The gradient of civilization in Europe had pivoted by a further 90 degrees, now sloping downwards and aligning with the global division between South and North. These days, however, ill-tempered arguments over hosting migrants and refugees, the explicitly illiberal turn taken by the governments and state-owned media of Hungary and Poland, and blatantly authoritarian dictatorship in Belarus and Russia, have all combined to reinforce Western perceptions of Eastern Europe as a blighted place full of fragile new nations, new states, and new democracies. And this despite the fact that priest brutality, profound ideological polarization, deep-rooted corruption, and severe restrictions of civil liberties can also be found in most Western European countries, and of course across the Atlantic as well, not least during the pandemic. So, ladies and gentlemen, with Eastern Europe again resuming its pejorative connotations, the timing of the Polish translation of inventing Eastern Europe is fortuitous, more so, I think, than it would have been a decade ago. Back in 1994, Wolff sought to persuade his Anglophone readers that Western stereotypes about the superiority of their civilization vis-a-vis newly accessible Eastern Europe, which were then just beginning to be discovered by tourists and investors, go back a long way, as far as the 18th century. He used the influential theories of Edward Said about Orientalism to argue that the idea of Eastern Europe was a neglected case of demi-Orientalism, at once similar to, but worse than, the West, with a disconcerting mixture of European and Asiatic and of civilized and barbarian characteristics. Moreover, Wolff held his own intellectual heroes, Voltaire and the other philosophers, responsible for creating that unfair image. Indeed, with a declaration of humility at the end of his copious acknowledgments, he all but apologized to the luminaries of the 18th century for his temerity in casting them in a less than flattering light, and even for sometimes employing an ironic register at their expense. The book is divided into an introduction, 8 chapters, and a conclusion. The chapters tackle the themes of entering, possessing, imagining, mapping, addressing, and peopling Eastern Europe. The latter two themes have 2 chapters each. 6 of these chapters draw on a wide range of travelers' accounts, histories, political treatises, and encyclopedias in order to weave together a rich tapestry of Western observations of and fantasies about that demi-Oriental world, which was considerably closer to them geographically than the fabled empires of Persia, even China. The 2nd chapter tackles disturbing fantasies of sex and violence. In a sunnier palette, readers are encouraged to conjure up nonsense names for themselves as they travel with Mozart and his family northwestwards from Vienna to Prague. Then we are swept aboard a fairy tale voyage on which the Prince de Ligne and the Comte de Ségur corresponded across a thin partition in their shared cabin. This pair of cosmopolitan aristocrats competed for superlatives to describe the wonders they beheld as the flotilla of Catherine the Great sailed southwards towards the recently annexed Crimea, the mythical Taurida, on whose windswept shores Iphigenia had once barbarously sacrificed shipwrecked sailors to the remorseless gods. The book's geographical range is vast, covering virtually all the lands between the Urals and those much later shut in by the Iron Curtain. Defying the slow tempo of 18th century travel, Wolff soars like an eagle between the Russian Empire, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Habsburg kingdoms of Bohemia and Hungary, and the Ottoman Empire and its vassal principalities. The 2 chapters on addressing Eastern Europe have a closer focus. The first of these is subtitled Voltaire's Russia. By way of contrast, in more ways than one, the second is subtitled Rousseau's Poland.
Wolff treated Russia and Poland as theaters of a proxy war between these famously antagonistic philosophes. The author discerned an ideological context between those philosophes who supported enlightened absolutism, used as a catch-all shorthand for a style of government which would benefit from more precise analysis, and those inclined to republicanism. The long chapter on Poland actually contains more detail of Madame Jourdain's correspondence with Stanisław August and her visit to Warsaw than it does on Rousseau's considerations on the government of Poland. Nevertheless, Wolff's characterization of that fiery work as an open letter to a nation remains a fruitful insight. There are also illuminating sections on the Poland imagined by the physiocrats, also known as economistes, and on the vicissitudes of the diplomat Claude Carloman de Rullière's long Histoire de l'Anarchie de Pologne. All that said, the source to which Wolff returns time and again in different contexts is Voltaire's correspondence with Catherine. This, as Peter Gay put it in a phrase ruefully quoted by Wolff, shows him at his least admirable. Admirable or otherwise, it is hard not to be entertained, as we are treated to the aged patriarch of Ferney, avidly following Catherine's triumphant armies and fleets, both on maps and in his own fevered imagination. The chapter on Voltaire's Russia sandwiches tasty fillings of Denis Diderot and some of the Empress Catherine's other visitors and correspondents between generous slices of Voltaire's well-buttered flatteries and fancies. In the conclusion, Larry Wolff addressed one of the possible objections to his work, namely that he posits an Eastern Europe imagined by Western Europeans, who in the process constructed the idea of Western Europe. The problem is that the indigenous voices of the East were all but silent. Not completely, for we do, for example, hear the voice of Stanisław August. Easterners seem to be passive recipients of the inferior identity constructed for them by self-consciously superior Westerners. Wolff was well aware of this problem and the potential his book had for multiplying it. He had, as it were, sung only half the mass. But the other half would need another book, and so he excused himself with weighty quotations from Czesław Miłosz and Lev Tolstoy. These enabled him to distance himself from the views of his own 18th century intellectual heroes. It is a common fault of reviewers not to explain the book that has in fact been written, but instead to complain that it is not the book that they would like to have written, but didn't. Such reviewers take authors to task for failing to achieve the goals set by critics rather than goals set by the authors themselves. So I do not think it would be fair to criticize Larry Wolff's book for not doing what it did not try to do. There remains plenty of opportunity for other scholars to write books about how people living between the River Elbe and the Urals and between the Arctic and the Adriatic, Black and Caspian seas have imagined their spaces, achievements and identities. It is, however, legitimate to ask whether Wolff succeeded in proving his own case. Did the luminaries of the 18th century Enlightenment, especially those from France, reorient the mental map of civilization so that it sloped not from south to north, but from west to east? Did they, in the process, invent Eastern Europe? Wolff asserted that they did. Indeed, on innumerable occasions throughout the book, we encounter Eastern Europe without inverted commas as an intellectual given. Was repetition part of the author's persuasive strategy? But when we seek out quotations from Wolff's sources as evidence for his case, we find numerous references to the North, but only one to the East. It comes on page 141 or page 238 of the Polish edition, where the Comte de Ségur is quoted reflecting on the Battle of Poltava, which, quote, changed the destiny of the North and the East, L'Orient, of Europe, unquote.
In the French original, L'Orient had and has a double meaning, the geographical East and the cultural Orient. And that, ladies and gentlemen, is the sum total of the evidence. Yes, there are plenty of passages in which visitors note customs which seem to them Asiatic or Oriental, but that is the thin thread on which rests the case for a geographical reorientation of Europe. Moreover, the context of the quotation refers to a place beyond the left bank of the River Dnieper, or the Borysthenes of myth. Did the east of Europe apply, even at that instant in Segur's mind, to the rocky coast of Dalmatia, the fertile plains of Greater Poland, the mountainous arch of the Carpathians, or the hills and valleys of Bohemia? And in no 18th century quotation do we find L'Europe orientale, Eastern Europe. Nor do we discover from the book if such a usage emerged during the 19th century or only during the 20th. In contrast, the word civilization and its cognates appear with sufficient frequency in the quoted words of the French philosopher. Larry Wolff has, I believe, demonstrated that the cultural and civilizational stereotypes of a backward, demi-Asiatic, Eastern Europe have their roots in the imaginations of 18th century travelers and writers from France, and also from Great Britain, Italy, and Germany. But he has not proved that the mind of the Enlightenment invented Eastern Europe. Thank you. Thank you very much. And now I will ask Dr. Mateusz Werner. Dziękuję bardzo za ten interesujący, prowokujący wykład, świetnie streszczający główne sensy książki Larego Wolffa. I chciałbym dorzucić, skorzystać z okazji i dorzucić kilka swoich myśli, jednocześnie zaproponować pewien kierunek dyskusji, bo wydaje mi się, że ta książka zasługuje na dyskusję znacznie większą niż w tej chwili jesteśmy w stanie ją zobaczyć w Polsce. Pan profesor był łaskaw stwierdzić, że obecny moment wydania polskiego tej książki jest nawet lepszy niż powiedzmy 10 lat temu. Ja się z tym zgadzam, też tak uważam. Wydaje mi się, że dzisiaj pewne problemy, które w tej książce są naświetlone, pokazane, one zostały oświetlone w nowym świetle, prowokując właśnie do nowego odczytania. Po pierwsze, no upłynęło prawie 30 lat i jesteśmy w innym miejscu, posługując się metodą badań postkolonialnych czy postzależnościowych, które wywodzą się oczywiście od książki Edwarda Saida z lat 70. Orientalizm. W czasie, kiedy Wolff pisał swoją książkę, to była jeszcze wciąż metoda nowa, nowatorska, zwłaszcza w odniesieniu, przy zastosowaniu do Europy Wschodniej, która nigdy nie była kolonią Zachodu, bo w odniesieniu oczywiście do krajów Europy, Afryki Północnej czy Ameryki Południowej, czy Dalekiego Wschodu, kolonii dalekowschodnich, takich książek reinterpretujących obraz, powiedzmy, Algierii, Ameryki Łacińskiej czy Indochin, takich książek było wiele. W zastosowaniu do Europy Wschodniej to była nowość i ona miała pewien wymiar moralny, to znaczy pokazywała, że to zastosowanie metody postkolonialnej pokazywało pewien
pewien dług moralny Zachodu, który polegał na niesprawiedliwym traktowaniu krajów takich jak Polska, Ukraina, powiedzmy, czy tereny byłej Jugosławii, co wynikało z żelaznej kurtyny, z podziału politycznego po II wojnie światowej. I chodziło Wolfowi o to, żeby było to swoistego rodzaju wezwanie moralne wystosowane w kierunku elit zachodnich, aby przemyśleć swój stosunek do Europy Wschodniej. Wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy troszeczkę w innym miejscu, to znaczy ten moralny aspekt pewnego długu intelektualnego, on już się wyczerpał. On jest, tak rzec, ten apel trafia w pustkę. Widać to chociażby w sposobie, w jaki Unia Europejska wykorzystuje właśnie stereotyp Europy Środkowej, która nie jest barbarzyńska, ale stanowi niższą fazę rozwojową cywilizacji zachodniej, tak jak to opisuje właśnie Larry Wolf. Unia Europejska dyscyplinuje kraje takie jak Polska czy Węgry, posiłkując się właśnie tym stereotypem. W związku z tym ten stereotyp uzyskuje pewną instrumentalną jakość, instrumentalną funkcjonalność w stosunkach pomiędzy ośrodkami władzy Europy Zachodniej a Europą Środkową. I trudno podejrzewać, żeby elity zachodnie dobrowolnie zrezygnowały z takiego narzędzia wpływu, bo to narzędzie po prostu skutkuje. Ono uzyskuje pewien rezonans w elitach krajów wschodnich, które aspirują do tej wyższej fazy rozwojowej, chcą należeć do rodziny krajów europejskich, a mają kompleks niższości po prostu. W związku z tym książka Larego Wolfa dzisiaj przeze mnie jest czytana jak pewne świadectwo przygody intelektualnej z epoki, która już minęła i szkoda, że minęła. Ja z sentymentem wspominam tamte czasy, kiedy Zachód czuł się zobligowany do pewnego wysiłku intelektualnego, poznawczego i ponownego przemyślenia swojego stosunku do Europy Wschodniej. Więc to jest jedna uwaga i w ślad za tą uwagą idzie właśnie moje pytanie do pana profesora. Ja je powtórzę pod koniec swojego wystąpienia. W jakim stopniu zniknięcie żelaznej kurtyny po 1989 roku powinno skutkować zmianą dyskursu historycznego w Polsce? Bo książka Larego Wolfa jest świadectwem próby zmiany dyskursu historycznego na Zachodzie. A jak my, według pana, panie profesorze, powinniśmy odnieść się do tego faktu? I ponieważ minęło już od tego czasu 30 lat, pytanie drugie, na ile wywiązaliśmy się z tego zadania my sami, myśląc o sobie w innych kategoriach niż to robiliśmy w czasach opresji komunistycznej za żelazną kurtyną. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, chciałbym zwrócić uwagę i też bym prosił pana, panie profesorze, do krótkiego odniesienia się do tego, zwrócić uwagę na pojęcie geografii filozoficznej, która pojawia się u Larego Wolfa. Geografia filozoficzna, czyli geografia, która nie jest nauką kartograficzną, by tak rzec, nie jest fizycznym opisaniem pewnej przestrzeni, ale jest projekcją pewnej mapy mentalnej rzutowaną na mapę kartograficzną, na mapę, która ma orientować
w przestrzeni europejskiej. To jest, wydaje mi się, zjawisko, które znowu dzisiaj uzyskuje aktualność, o dziwo. W roku 89, w momencie, kiedy żegnaliśmy się z komunizmem, upadała żelazna kurtyna, panowała euforia końca ideologii. Wydawało się, że nie ma już ideologii, w związku z tym nie ma czegoś takiego jak geografia filozoficzna. Wydawało nam się, że możemy się zająć geografią po prostu, czyli właśnie jakby oddać sprawiedliwość przestrzeni i opisać ją w jej własnych kategoriach. Dzisiaj wydaje mi się to, co obserwujemy zwłaszcza w Ameryce, co jest politycznym skutkiem wniosków intelektualnych wyciągniętych z Edwarda Saida, z orientalizmu, czyli mam na myśli cancel culture, czyli przepracowanie, przemyślenie całej tradycji cywilizacji zachodniej w kategoriach właśnie postkolonialnych i usunięcie z tej rzeczywistości kulturowej elementów, które ranią wielonarodową, wielokulturową, wielowartościową wspólnotę polityczną amerykańską, że w tym czasie, dzisiaj, kiedy widzimy, że w Wielkiej Brytanii niszczy się pomniki Winstona Churchilla, kiedy widzimy w Ameryce, że niszczy się pomniki Thomasa Jeffersona czy George'a Washingtona i usuwa się z bibliotek dzieła Szekspira, które są, tak się dzieje, panie profesorze, mogę podać przykłady, a z całą pewnością wiele takich postulatów się pojawia. W tej sytuacji pojęcie geografii filozoficznej, czyli jakby prymatu filozofii nad rzeczywistością, prymatu ideologii, no, aktualizuje się. Mamy ekonomię filozoficzną, mamy socjologię filozoficzną, nie tylko geografia filozoficzna panuje dzisiaj w świecie zachodnim, ale właściwie wszystkie dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych poddają się pewnej filozofii. Larry Wolf oczywiście mówi o filozofii oświecenia, prawda? O pewnej filozofii cywilizacji. Dzisiaj wskazalibyśmy na inne źródła tego. Nie chcę przeciągać swojego wystąpienia, bo nie ma nic gorszego niż komentarz, który jest dłuższy od wykładu właściwego. W związku z tym powiem jeszcze tylko o dwóch rzeczach. O pewnym sporze, który toczył się w Polsce za sprawą Ewy Thompson, która była, można powiedzieć, pionierem badań postzależnościowych, postkolonialnych w odniesieniu do polskiej kultury w duchu Edwarda Saida. I wówczas wielu intelektualistów twierdziło, że ten aparat postkolonialny, on nie znajduje zastosowania w odniesieniu do kultury polskiej, ponieważ Polacy uważali się za wyższych cywilizacyjnie, stojących wyżej cywilizacyjnie niż opresorzy, którymi byli przede wszystkim Rosjanie. To znaczy Polacy ulegali przemocy militarnej, politycznej, rosyjskiej, niezależnie od tego, czy to było Imperium Rosyjskie, czy Związek Sowiecki, ale w duchu uważali się za spadkobierców cywilizacji zachodniej, która stoi wyżej. W związku z tym pogardzali, można powiedzieć, cywilizacyjnie. W związku z tym kompleks kolonialny Polaków miałby nie dotyczyć. I książka Larego Wolfa przynosi bardzo ciekawy komentarz do tego sporu. Mianowicie Wolf pokazuje, że metropolia europejska, czyli jakby centrum cywilizacyjne, które w XVIII wieku leży w Paryżu, jest w Paryżu, nie potwierdza diagnozy Polaków, którzy stawiają się wyżej niż Rosjanie cywilizacyjnie, dzięki czemu zachowują swoją godność i dumę
z własnej tożsamości. Ponieważ Voltaire traktował Polskę jako właśnie barbarię, którą należy ucywilizować i zwracał się z tym apelem do kogo? Do imperatorowej rosyjskiej. To znaczy Zachód, Paryż komunikuje się z Moskwą w zbożnym dziele nauczenia Polaków, czym jest tolerancja, czym jest tolerancja religijna, czym jest racjonalne myślenie, czym jest porządek polityczny, konstrukcja państwa, które porządkuje anarchię i tak dalej, i tak dalej. I teraz moje pytanie, no ja mógłbym wskazać w dzisiejszej Europie Zachodniej wielu kontynuatorów myśli wolteriańskiej właśnie w takim znaczeniu, natomiast zastanawiam się, czy są dzisiaj w Europie Zachodniej, czy szerzej na Zachodzie, spadkobiercy Rousseau, którzy nienawidząc imperialistycznego oświecenia i w nim widząc źródło zła rodu ludzkiego, korupcji człowieka, braliby w obronę właśnie partykularyzm polskiej kultury, polskiego anarchizmu, rozwichrzenia tego całego dobrodziejstwa, inwentarza, które mamy tutaj nad Wisą. Czy dostrzega pan, panie profesorze, takich kontynuatorów w tym sporze pomiędzy Wolterem a Rousseau, kontynuatorów myśli Rousseau? Bo wystarczy wspomnieć o prezydencie Macronie, żeby żeby wskazać kontynuatora myślenia wolteriańskiego, który zaprasza imperium rosyjskie do globalnej polityki, do urządzania globalnego porządku. I druga, ostatnia już uwaga na koniec. Chciałbym pokazać pewien dialog intelektualny, w który wchodzi książka Larego Wolfa z pisarstwem Witolda Gombrowicza, który właściwie mówił bardzo podobne rzeczy w latach 50., 60., kiedy on pokazywał, kim był Gombrowicz. Gombrowicz był Polakiem, który uznawał przemoc faktów, to znaczy przyznawał prymat cywilizacji zachodniej nad cywilizacją polską. Mówiąc o cywilizacji polskiej czy kulturze polskiej jako kulturze młodszej, kulturze drugorzędnej czy kulturze wtórnej, prawda? Ale nie miał kompleksu. On pokazał, że to jest pewna prawidłowość uniwersalna i kiedy wyemigrował do Argentyny, dostrzegł ten sam problem w Argentynie. Pokazał snobizm salonów literackich argentyńskich, które patrzyły cały czas na Paryż, orientowały się na europejską literaturę, zamiast zająć się własną tożsamością. I on jakby pokazał pewną możliwość rozwoju dla kultury polskiej, która przyjmując swoją drugorzędność jako pewien problem do rozwiązania, definiując się właśnie poprzez takie rozpoznanie, mogłaby stać się liderem wszystkich krajów o podobnym problemie. Krajów typu Bułgaria, typu Argentyna, typu Algieria. Pokazał, że wprawdzie w pierwszej lidze niewiele znaczymy, bo kiedy chwalimy się Krakowem, no to musimy się porównywać do Paryża i do Rzymu, prawda? Ale w tej drugiej lidze możemy być liderem. Więc można by powiedzieć, że są dwie strategie radzenia sobie z tym kompleksem Europy Wschodniej w Polsce. Jedna strategia to jest zaprzeczanie, wskazywanie na to, że to jest właśnie niesprawiedliwe, stereotypowe patrzenie, które nas krzywdzi, które nie bierze pod uwagę naszej specyfiki i jednocześnie jest wyrazem pewnego imperializmu czy kolonializmu. A druga strategia to jest właśnie Gombrowicz, który mówi, dobrze, przyznajmy to, ale zróbmy z tego naszą własną siłę, zróbmy z tego dźwignię, dzięki której możemy odegrać ważną rolę
w grupie krajów, które borykają się z tym samym problemem właśnie pewnej wtórności czy drugorzędności kultury. Więc może zacząłbym, wróciłbym do tego pytania, zacząłbym naszą dyskusję, jeśli pan, panie profesorze, pozwoli, do tego pytania, w jakim stopniu zniknięcie żelaznej kurtyny powinno skutkować zmianą dyskursu historycznego w Polsce przez analogię do tego, co zrobił Larry Wolf. No i drugie pytanie o tego współczesnego Rousseau, który mógłby nas wziąć w obronę przed Wolterem. Dziękuję bardzo. I'd like to thank Dr. Werner for those learned and thought-provoking remarks. And the first reaction I have is that he is incomparably better qualified to comment on the political, ideological, cultural, and above all, intellectual challenges of the past generation, or even, let I may say, the past three or four generations. Than I am. I'm a historian of the 18th century rather than someone who is immersed in the ideas and culture that is within the realm of memory. They certainly put me on the spot with those extremely challenging questions. But I think everything he has said, including Gombrowicz, including Rousseau, including Macron, has reinforced my view that the differences between Eastern Europeans and Western Europeans are in fact less than those between Eastern Europeans themselves or between Western Europeans themselves, and that the similarities are in fact those which transcend the former Iron Curtain. I believe, for example, that there is more in common between those who watch TVP Info and those who watch Fox News. I believe that there is more in common with those who read the New York Times, like Larry Wolf, and those who read Gazeta Wyborcza. And these are just sort of Polish examples. So I believe that this deeply polarized world in which we have the misfortune to live is one that has, to some degree at least, made these distinctions obsolete. Unfortunately, they are not less obsolete now than they were, say, about a decade ago, when it really did seem that the sort of the north-south divide was becoming a great deal stronger than an east-west divide. In any case, I think that the distinctions which could be made in the 18th century between sort of Bohemia and Bosnia, or between the Baltic provinces of the Russian Empire and the Caucasian provinces of the Russian Empire, or between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Bulgarian provinces of the sort of Ottoman Empire, were absolutely enormous. And I don't find that Larry Wolf proved his case that the mind of the Enlightenment lumped them all together as Eastern Europe. He simply has not presented the evidence that that was the case. The period with which he has been concerned laid some of the groundwork for the construction of some of those stereotypes in future. But I don't believe that he succeeded in proving that this was the case in the 18th century. And if we sort of look at the so-called West, well, I'm challenged to find a Rousseau to take on Macron's Voltaire. It's easy enough to find one in his own country, Marine Le Pen. If you read Rousseau's considerations on the government of Poland, with those denunciations of the French, the Germans, the Spanish, the Italians, and even the English, whatever one might say, you find that they're all the same. They're all cosmopolitan, effeminate Europeans, fitted by their identical educations
for nothing but slavery. Well, it would be hard to come up with a better example of Europhobic rhetoric on Telewizja Trwam. So you have these examples, but of course I also see Rousseau in a much more positive light, as someone who is above all taking the contrary view to the fashionable orthodoxy of the time, whatever that may be, and someone who is above all attached to that spirit of liberty in the human spirit, you know, however perverse the conclusions to which this instinctive love of liberty led him. Certainly in the British press, there is plenty of vitriol poured out against the posturing peacock of Paris, or as Macron might be described as. And indeed, there are plenty of critics, not in the founder states of the European Economic Community, who are prepared to sort of denounce what they see as the fashionable excesses of politically correct culture, alongside those who are only too ready to sort of indulge in ritual denunciations of racists, misogynists, chauvinists, and homophobes, and you name it, anything that can sort of wrap itself in a rainbow flag. So I think we live in times where this divide between East and West does get used sometimes. But it is as unfair to apply that sort of unifying idea of a single Eastern Europe, which would include sort of Georgia and Estonia and Bosnia and Poland and Hungary and Slovakia, as well as Russia, Belarus. You know, these countries are so different. The people that live in the countries are so different from each other. And most of them are more in common with those who lived in all manner of different sort of Western European countries, where there are huge differences again between sort of Portugal and Norway. Are they all part of the same sort of Western Europe? So it may be a tendency of the sort of historian to split rather than to lump together. I would sort of be skeptical about the claim that Wolff made that the people he studied invented Eastern Europe. And I would be equally skeptical about the idea of an Eastern Europe being the most important element of the discourse of our polarized world. It's there, but I don't think it's the most important element. I think that there are connections that go backwards and forth, which reveal greater similarities than the sort of the lumping of the East against the West. Thank you very much. Czy mógłbym jeszcze zadać jedno pytanie panu profesorowi? Tak. Chciałbym jeszcze, jeśli mi wolno, zapytać o Mitteleuropę. Mitteleuropę Naumanna, o czym pisze Larry Wolff, która no była, można powiedzieć, konkurencyjnym projektem imperialnym, postrzegającym Europę Środkową jako potencjalną kolonię ekonomiczną, obszar, który podlegałby pewnej dominacji, hegemonii politycznej i ekonomicznej niemieckiej po I wojnie światowej. I Larry Wolff pisze o tym, że odnowiono by tak rzec pojęcie Mitteleuropy pod koniec lat 80. i na początku lat 90. przez polskich i węgierskich, głównie węgierskich, ale też słowackich, czeskich intelektualistów,
I on widzi w tym pewien paradoks, ponieważ te wyzwalające się spod jarzma komunistycznego kraje sięgały po pojęcie, które było obciążone właśnie takim imperialistycznym znaczeniem, tak jakby bez świadomości tego i postrzegały w tym dla siebie szansę na no, cywilizacyjny rozwój, czyli można powiedzieć na taką emancypację właśnie ekonomiczną, polityczną pod skrzydłami Europy Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. I teraz pytanie, czy jak pan, panie profesorze, sądzi, czy ten projekt Europy Środkowej, czy on przekreśla podział na wschód i na zachód w takim znaczeniu, jak pisze o tym Wolf, to znaczy on pokazuje, że podział Europy jeszcze uznany przez Monteskiusza, czyli południe i północ, został zastąpiony tą osią wschód-zachód właśnie przez Voltaire'a wynalezioną. Więc pytanie, czy na przykład obszar Trójmorza, Trimarium, który w tej chwili jest promowany przez administrację amerykańską, jest w jakimś sensie właśnie powrotem do zniesienia tego podziału wschód-zachód, osi wschód-zachód i utworzeniem jakiejś nowej osi kulturalnej, politycznej w Europie. Czy to ma według pana uzasadnienie, głębsze uzasadnienie niż tylko aktualna polityka i antagonizm amerykańsko-niemiecki? Thank you for that extremely difficult question, which would really require another debate altogether. But very briefly, it seems that although Mitteleuropa started out as a sort of a concept or a vehicle for sort of German political and economic hegemony in the countries lying immediately to the east of Germany, it nevertheless became hijacked, as it were, particularly by sort of Czech intellectuals, who have kind of course I mentioned earlier that Prague is actually northwest of Vienna, who were able to use it in order to sort of distance themselves from the idea of Eastern Europe. And it has become, as the decades have passed, sort of the option of choice for increasing numbers of people who used to live behind the Iron Curtain. But it does seem that it doesn't really solve the problem, which to my mind is the sort of division of people according to a so-called better West and a so-called worse East. We should be aiming to sort of simply take people, countries, cultures on their merits, rather than assess them according to where they're from. The kind of philosophical geography that you mentioned, and of course I didn't address that entire question of philosophy, but it does seem that virtually everything can be sort of given a value as such. Something can be seen as sort of worse or better in sort of philosophical terms and not just in geography. I'm sure you're right about that. But to get back to the question of Central Europe, it seems that if there is a Central Europe, there must still be an Eastern Europe. And the implication is this must be people who are worse than us. And so the gradation is still there, but just in a slightly subtler form. On the other hand, center sounds better, doesn't it? I mean, the Chinese always like to call themselves the country or the empire of the center or the middle kingdom. And of course, they put themselves in the middle of maps of the world rather than at its eastern edge. It sort of sounds better. But it doesn't get over the problem of sort of classifying people as sort of better or worse, sort of implicitly. Thank you very much. I'm opening the discussion on the chat.
I see the question. I will read loudly. This is a question from Professor Joanna Pylak. Thank you, Professor Richard Butterwick, for the interesting lecture about the book. As we know, the author of the book has traced how Western Europeans came to view the continent of Europe as sharply divided into a Western and Eastern half. We remember that the line of demarcation between East and Western Europe might vary with individuals, but what about Central Eastern Europe? Do you think that author of this book should use the definition of Western or Eastern European definition, or should we also use the Central Eastern European definition, which was first time used by Oskar Halecki in his very well-known article, Historical Role of Central Eastern Europe. Thank you, Dr. Pilat, for that very interesting question. Now, Oskar Halecki, as you know at least as well as I do, was a great historian. Who came from a particular sort of, we may say, Hungarian background, which predisposed him to a certain, rather than another, geographical or even sort of philosophical viewpoint. And the idea of Central Europe, which he in turn divided into East Central Europe, and West Central Europe, and West Central Europe being the forgotten bit, because that's effectively the German lands, provides a very interesting point of view for sort of discussion about whether there are sort of, you know, similar features affecting the general development of histories, societies, peoples, cultures across Europe. As to whether Larry Wolf should have used it or not, I don't think it's up to me to tell Larry Wolf that he should have used this definition or another definition. What I can say is that if he had started with Halecki and the idea of East Central Europe, he would have written an entirely different book to the one that he has written. And if he had, he couldn't have devoted as much attention as he did to the Russian Empire. And it is that attention to the Russian Empire that enabled him to sort of focus, among other things, on the dispute between Voltaire and Rousseau and the alternative proposals in terms of sort of absolutism stroke despotism and republicanism stroke constitutionalism offered by the Russian Empire and the Polish-Lithuanian Commonwealth. Thank you very much for your answer. We have the second question from Professor Petlak. Do we really have to have any Paris complex while boasting about Krakow? And do we actually have a problem? It is a complex with the secondary nature of culture. I think that one rather goes to Dr. Werner in the first place rather than to myself. I'll be very interested in what he has to say about that. After all, it's not for me to tell Paul. Ja może w takim razie wyjaśnię, bo to zabrzmiało być może jak moja wypowiedź, a ja tylko relacjonuje dzienniki Gombrowicza, w których on to pisze. Gombrowicz, jak wiadomo, polemizował z tym, co za Janem Bystroniem moglibyśmy nazwać megalomanią narodową. On polemizował z postawą megalomanii narodowej, która wykształciła się w XIX wieku jako reakcja na zabory, na to, że nie mieliśmy swojej państwowości. Podkreślanie wartości naszej kultury było
reakcją obronną na sytuację codziennego poniżenia, na codzienne upokorzenie, na politykę celową, politykę Kulturkampfu ze strony Niemców, czy rusyfikacji ze strony Rosjan. Więc ta postawa, ta megalomania narodowa, czyli przekonanie, że jak to mówił właśnie Gombrowicz, Polacy nie wyskoczyli sroce spod ogona i że mają Kopernika i Mickiewicza i Kiri Skłodowską, psychologicznie rzecz biorąc jest całkowicie zrozumiała w sytuacji opresji politycznej, braku państwowości. Ale, mówi Gombrowicz, teraz, kiedy mamy już swój kraj, zabory się skończyły, musimy wypracować nową postawę, musimy się zdobyć na szczerość wobec samych siebie. Czy mamy literaturę, która może mierzyć się z literaturą francuską, czy niemiecką, czy angielską. On to robi, robi to celowo, prowokując. I kiedy mówi, Polacy się nadymają, mówiąc, nie wyskoczyliśmy sroce spod ogona, mamy Kraków, Kraków ma być tym dowodem, to jednocześnie Gombrowicz mówi, no tak, ale Włosi mają Rzym, prawda? I my mówimy, mamy Mickiewicza, no tak, ale Niemcy mają Goethego. I on pokazuje śmieszność tej postawy, on wyśmiewa tę postawę, on nie mówi, że mamy kompleks Krakowa, on pokazuje ograniczenia związane z postawą, którą określamy jako megalomanię narodową. I on proponuje zamiast tej postawy postawę przeciwną. Postawę, która można by powiedzieć, no jest bliższa szkole krakowskiej, historycznej szkole Stańczyków, prawda? Czyli raczej mówienia o niedostatkach naszej kultury, które powodują, że nie jesteśmy w stanie zaimponować ani malarstwem, ani muzyką, ani literaturą Francuzowi czy Niemcowi. I dzięki temu uzyskać taką podstawową szczerość wobec siebie samych. I na tej szczerości zbudować coś realnego. I on mówi, to nie jesteśmy jedynym krajem, którego historia tak się potoczyła, że jest dzisiaj w tej sytuacji. Dzisiaj w tej sytuacji, że w obiegu międzynarodowym, w obiegu kultury nie liczymy się po prostu. Nie ma nas. Ale to samo dotyczy Bułgarów, to samo dotyczy Serbów, to samo dotyczy Argentyńczyków. I obserwując Argentyńczyków mówi, oni są w dużo gorszej sytuacji niż my. My możemy ich zainspirować swoją postawą, tym w jaki sposób wychodzimy z tego upośledzenia kulturowego. I ja nie twierdzę, ja w tej chwili referuję Gombrowicza, który był człowiekiem no, niezwykle przenikliwym i który sam był wybitnym pisarzem, czego dowiodły jego sukcesy międzynarodowe. No, to jest ten pewien paradoks, prawda? Więc uważam, że nie można tego lekceważyć. I uważam, że Gombrowicza trzeba czytać razem z Larym Wolfem. To znaczy trzeba pokazać, w jaki sposób pewne procesy intelektualne, polityczne upośledziły nas w XIX wieku, wtedy, kiedy wykształcały się nowoczesne tożsamości kulturowe, narodowe, wtedy, kiedy nie mieliśmy własnej państwowości, nie mieliśmy instytucji, które zajmowały się ugruntowywaniem tej tożsamości. I za co płacimy do dnia dzisiejszego wysoką cenę, prawda? I jednocześnie w jaki sposób możemy dzięki świadomości, w jaki sposób jesteśmy postrzegani właśnie przez Europę Zachodnią, przez ostatnie 200-300 lat, możemy
no, poprawić swoją sytuację. Na pewno nie poprawiamy tej sytuacji, udając, że nie ma problemu. Książka Larego Wolfa pokazuje nam, że problem faktycznie jest. Bardzo dziękuję za ten komentarz, panie doktorze. Yes, if I may come in on that, I've read Dr. Pilat's I've read Dr. Pilat's sort of emphasis in the chat on her question. And I can only agree with Dr. Werner that the effects of the 19th century and most of the 20th century as well, on the development of sort of cultures, civilizations, societies, and political communities above all, I think, in this part of the world, has been, you know, deeply damaging. The trajectory on which the Polish-Lithuanian Commonwealth was set on at the end of the 18th century would have led to a much brighter 19th and 20th century than the one that actually happened. Of that I'm convinced. With regard to the question of sort of Paris and Krakow, I'd just like to add that this is a very old problem indeed. When Henri Valois and his entourage arrived from Paris in Krakow in 1573, they were not impressed by this barbaric country of ice and snow. And yet this is at the height of the so-called sort of golden age of the Renaissance. But then there is another side to this relationship as well. As the Duke of Anjou, Henri Valois had been implicated in the infamous massacre of the Protestant Huguenots and the St. Bartholomew's Day massacre. Before he could be sworn in as elected King of Poland and Grand Duke of Lithuania, he was told in the universal language of the Renaissance, Latin, si non jurabis, non regnabis, if you do not swear, you will not reign. In other words, if you do not promise to keep the peace and not persecute those who believe differently from yourself, you will not be our king. Now that is a profound lesson there when it comes to whether Krakow is better than Paris or not. It depends what sort of question you're asking, what you're actually looking at the time. And Valois was succeeded by whom? Possibly the most successful king of all the elective kings of the Polish-Lithuanian Commonwealth. And who was he? A fierce warrior from neighboring Transylvania. Transylvania, of all places, which was sent up by Bram Stoker as the ultimate place of the exotic in that novel, which had absolutely nothing to do with the reality of Eastern Europe, but was nevertheless a superb novel, Count Dracula.